Panie prezesie, tuż po oficjalnej ceremonii ważenia, po konferencji prasowej, tuż tak naprawdę kilka godzin przed galą Suzuki Boxing Night mamy okazję spotkać się w Kolnie. Jakie nastroje, jakie przede wszystkim odczucia do zbliżającej się gali? No ja bardzo się cieszę, że już z kolei czwartą galę Suzuki Boxing Night udało nam się zorganizować w województwie podlaskim i bardzo gorąco chciałbym podziękować dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dla pana marszałka Artura Kosickiego i wicemarszałka Marka Olbrysia. No myślę, że tutaj ta gala, 23. edycja w Kolnie, dostarczy wielu ciekawych emocji dla sympatyków pięściarstwa, gdzie w szranki staniemy z ekipą z Niemiec i pokażemy naprawdę dobry boks. Można powiedzieć, że nasza ekipa jest w sztosie, no bo tuż po zwycięstwie w Sarajewie, także trener Bartnik na pewno wie, jak tutaj poukładać te walki, jak wygrać ten mecz. No na pewno tutaj Wojtek dokonał wnikliwej analizy zawodników, którzy przyjechali z Niemiec. I tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, bardzo dobry występ polskiej ekipy w Sarajewie. Myślę, że przełoży to się na jutrzejszą galę. Krótko mówiąc, zapowiadają się jak zwykle na galach Suzuki emocje. No na pewno bardzo się cieszę, że i będą w transmisji dwie walki dziewcząt, które są naprawdę w bardzo dobrej formie i bardzo ładnie się prezentują, i pozostałe walki mężczyzn też dostarczą wielu wspaniałych emocji. I tutaj warto zaznaczyć, że gala odbędzie się przy publiczności. Dużo osób zadeklarowało przyjście, także jest, na pewno będzie słychać duże gromki doping. No na pewno, wiem, że bilety się, jak to mówi, rozeszły w ciągu paru godzin i zapewne potrzeba było większej hali. No niestety musimy dostosowywać się do danego obiektu, ale mam nadzieję, że nie jest to pierwsza i na pewno nie ostatnia gala tutaj w Kolnie.